Hej, hej, hej. Witamy was serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś z naszego tarasu serdecznie zapraszamy. Ta ściana, która znajduje się właśnie po tej stronie, jest szara, brzydka i dziś będziemy ją zmieniać w coś pięknego. I dziś razem z firmą Luxury Art, z którą już mogliśmy zmienić wygląd naszego frontu, będziemy przyklejać naszą elastyczną deskę elewacyjną, zauważcie, w kolorze złoty dąb, więc jeśli jesteście ciekawi, zapraszamy do oglądania. A ja chcę wspomnieć, że już ściana jest zagruntowana, po prostu tego nie nagraliśmy, ale ściana jest zagruntowana. Pamiętajcie, żeby gruntować przed takimi rzeczami ściany, bo no bo 2 lata tutaj cały czas deszcz, pył, wszystko, trzeba to odpylić, trzeba tak zrobić, żeby się to ładnie przyczepiło na lata. I w odróżnieniu do naszej ściany frontowej, tutaj akurat postaramy się naszymi deseczkami podjechać wyżej. Jeśli nam starczy materiału, chcielibyśmy tak zrobić, żeby nasze deski wjechały aż do podbitki. I dlatego troszeczkę inaczej żeśmy przeliczyli. Pamiętajcie, że na froncie akurat naszym wyznacznikiem górnej krawędzi było okno nasze, o tam macie to okno 150 na 150, tak. Ale teraz zaczniemy troszeczkę wyżej i zrobimy sobie tak, że po prostu rozmierzyliśmy sobie ilość naszych warstw, daliśmy sobie 15,2, bo mniej więcej tyle będzie zajmowała jedna deska z 2-milimetrową fugą. I zaczynając sobie już wytrasowaliśmy od góry strzałem, szlak sznurem tak zwanym. Jadąc do dołu, na dole powinniśmy skończyć całą, ewentualnie ją troszeczkę sobie przytniemy, bo wiadomo, że to może różnie wyjść. I później od tego etapu, w zależności ile jeszcze towaru nam zostanie, dokleimy sobie w górę i sądzę, że jeśli dobrze wszystko obliczyliśmy, powinniśmy mieć piękną całą ścianę od początku tarasu do końca tarasu wyłożoną w naszej desce, tak więc majster tam już zaczął kleić ościeża, my ustawiamy sobie kamerę i bierzemy się do działania.
forms, my dude. Teraz w kilku słowach, jak dociąć sobie deskę na długość od ościeża do ościeża i żeby fugi wszystko nam ładnie pasowały. Zobaczcie, tak tu, żeby tutaj było ładnie i z drugiej strony też, żeby było ładnie. Wycinamy sobie deskę na wymiar z jednej strony i przyklejamy do ościeża z drugiej strony. Docinamy sobie ją delikatnie dłużej, żeby zachodziła się ewentualnie na naszą drugą deskę, ale z tamtej strony ją dokładnie docinamy i ustawiamy już na gotowo. Później bierzemy sobie naszą jakąś linijkę albo kątownik, odrysowujemy sobie akurat miejsce cięcia tak, żeby wyszła nam fuga takiej odległości, grubości, jaką chcemy. Zaznaczamy, przykładamy nożyk, parę ruchów i gotowe. Tak więc widzicie, to jest najprostszy w sumie sposób, żeby coś takiego zrobić. Dzień dobry, tak w przerwie pomiędzy robotą przyszła do nas paczka do paczkomatu od Klaudii. Teraz zobaczymy, co to jest. Łatwo się otwiera, nie mam już problemu, mam wprawę. O, to ładne pudełeczko. Co to może być? Pieczuszki i tutaj jeszcze dodatkowo liścik. Podstawowe zasady palenia naturalnych świec sojowych. No to już Was nie będę tym zanudzać. I przy używaniu naturalnych świec sojowych należy zachować ogólne zasady bezpieczeństwa. Dobra, to sobie zachowam dla siebie. A tutaj co my tu mamy? Świeczka, jabłko i cynamon. No jak taka... Szarlotka pachnie.
Tutaj mamy piwonię. Tutaj fajnie pachnie. Tutaj jest krem dyniowy. O, to co tak coś na jesień. Też ładnie. Proszę. I tutaj są chyba woski, tak? O, ale nie wiem co to. Też jakiś świąteczny zapach. Bardzo ładnie pachnie. A my ostatnio nakupowaliśmy trochę świec. Przy okazji będziemy mieć jeszcze dodatkowe. Bardzo dziękujemy, Klaudia. Klaudię możecie znaleźć na Instagramie Canby. To jest chyba do zeskanowania kod QR, nie? A nie wiem, nie, chyba nie. Tylko po prostu taki znaczek. Canby soja. Także bardzo ci dziękujemy, Klaudię. Na pewno będziemy palić, bo ostatnio co wieczór u nas świeczki idą w ruch do filmu na Netflixie i do herbaty. Pani kierowniczko, czy ja palę? Ja palę! Cały czas! No okrągło! Na razie, dziękujemy. Co wy tu robicie? Ja nie wiem, co oni tutaj robią, ale robią chyba zasieki albo bazę, jak się kiedyś robiło. Takie bazy, jak się było dzieckiem, nie? Pamiętacie? Brało się fotele, jakieś koce, poduszki i się robiło bazy. Weź pociąg do siebie. Do siebie. No a do kogo to ciągnę? Ja się nie robię. Jak to w życiu bywa, nie jest kolorowo. Czasem zapija się smutki. Albo życie pisze najlepsze scenariusze. Tak też dzisiaj. Ten klej generalnie ma do siebie to, że bardzo szybko odparowuje z niego woda, więc w momencie, kiedy już wyszło nam słońce zza tych drzew, to za gorąco tutaj było i skórka automatycznie zaczęła się na nim robić, przez co no to jest niedobre, bo się później nie klei, ale też nawet pod spodem ten klej, który jest jeszcze nie zaschnięty, bo za bardzo się nagrzewa, za szybko mu woda odparowuje i może później odspoić od naszej dechy, więc powstała oto ta konstrukcja. Z brudnego prezentu. Z brudnego prezentu, bo musieliśmy na szybko przysypać kamienie, które akurat były nim zakryte. No ale chcieć to móc, móc to chcieć. Więc przynajmniej w tym momencie, no tam jeszcze trochę płachty z narzuty indyjskiej, kupionej w manufakturze na kiermaszu. Zimno się po tym zrobiło. Skupimy się na tych dwóch częściach. Od razu też powiem, dla tych, którzy powiedzą, po co znowu układacie od góry i sobie utrudniacie, skoro i tak macie wypoziomowany dół i mówicie, że będzie to wyżej szło. A no też dlatego, że zobaczcie, jadąc w górę od dołu, musielibyśmy każdy poziom sprawdzać, żeby na górze nam się to wszystko zeszło. W momencie jak idziemy od góry, to dbamy tylko o to, żeby ta strona z tą stroną nam się zeszła, bo tutaj ona się dalej połączy. Natomiast tamten kawałek, jeśli nawet by nam uciekł z pół centymetra, nawet centymetr na tych fugach, bo wiecie, że to wszystko widzicie, jak jest rozsuwane. Ja to na krzyżykach rozsuwam, ale widzicie, że krzyżyk tu nie wejdzie. No może wejdzie. No, generalnie jest to trochę tak na oko i później pod poziomice równane. To tam już tego nawet nie będzie widać, więc nie ma tyle stresu, żeby pilnować piony. Jest o wiele dla nas przynajmniej łatwiej. Jesteśmy już prawie w połowie, tak więc skupimy się teraz na tym etapie. Zmian, które żeśmy zastosowali, to nie fugujemy tego od razu, tak jak było to widoczne na przodzie naszego budynku, tylko na razie przyklejamy wszystkie nasze deski, czyścimy na bieżąco, żeby ich nie ubrudzić, a później jak już słońce zajdzie, to je dopiero wtedy zafugujemy i zobaczymy, jaki wyjdzie z tego efekt. Tak więc mamy tutaj jeszcze dwie całe. Wyjdziemy sobie z tego narożnika, a później już pójdzie. Coś chcesz, kochanie, powiedzieć? Nie. Kiedyś go zabiję, wiecie. A potem będziesz mi kwiaty na grób przynosić. Dobrze, że jeszcze nie jesteśmy po ślubie. Tell me you're no good. I'm brushing.
Stay lit like a matchstick. We ain't coming back, I swear. Just let go and see what happens. Gotta let go to see the magic happen. They got us a quick change, so we like a main phase. I just bought a new watch, time to make my wrist ring. The zero gravity keeps elevating me. Clouds, so high, I can't see the ground. So high, I ain't coming down. So no, I ain't ever coming down. Rise up from the ashes, wings on my back, stay lit like a matchstick. We ain't coming back, I swear. Just let go and see what happens. Gotta let go to see the magic happen. They got us a quick change, so we like a main phase. I just bought a new watch, time to make my wrist ring. The zero gravity keeps elevating me. Już jest zafugowana, jak widzicie, i zabejcowana, jak widzicie, bo fuga się zrobiła ciemniejsza. Zostało nam tylko, już robiliśmy to poza kadrem, żeby was nie zanudzać, bo już widzieliście to, jak robimy od frontu. Teraz jedynie zostało nam lakierować tą ścianę i pokażemy wam efekt. Efekt dziada. Mamy pięknie to przygotowane, szefowa zdążyła to też już przemyć, tak, żeby już było przygotowane z tych zakurzów wszystkich, nie zakurzów, gniazdeczka ładnie, tutaj powykleje, tak w ogóle na marginesie to wam zdradzę, że ze gniazdka, to nie chciało nam się tego, wiecie, rozkręcać, to żeśmy to oderwali i majster to wkleił na ten klej. Także to trochę tak po macoszemu, po whatsappowemu, nie? Znaczy jakbyśmy to robili jak WhatsApp, to byśmy zrobili to silikonem, nie? Ale u nas to wiecie, więcej mieliśmy do tego kleju i się pie, ale na poziomice, na oko było wstawione, więc jest git. Prąd też jest, także żeśmy wszystko działa, tak jak to się mówi, więc bierzemy się do roboty. Tam, mogę wam zdradzić, przyszła do nas paczka,
studio Kubrick przysłało nam do naszych skrzynek, które już żeśmy sobie wcześniej kupili, parę dodatkowych skrzynek. Tak więc serdecznie dziękujemy studio Kubrick. Na pewno się przydadzą, zwłaszcza takie te przegródkowe, to tam sobie jakichś gwoździków powrzucamy i tak dalej. No i tak, nie? Zresztą ponoć sam szef ma nas odwiedzić, tak więc, znaczy nie wiem czy szef, ale ktoś tam od nich, więc jeśli jesteście ciekawi, będziecie mogli to zobaczyć u nich na kanale, tak więc śledźcie, bo możecie nas tam zobaczyć. Dobra, bierzemy się za lakierowanie. I found a picture we took many years ago. When I said to you we would never grow old. Messages I've saved that I never send. Cause I don't know you, but I used to back then. I remember that I was drunk out my mind when we kissed for the first time. In the back of your car we passed out counting stars. Promised all these years we'd pack our things and disappear. I never thought I would see you here. After all this time. Zalakierowane, kinkiety powieszone, jest strasznie zimno. Świecą! Ja powiem, że kinkiety świecą. Tak więc tak to wygląda. Zobaczcie, docięliśmy sobie też już od razu na gotowo. Taka mała rada, jeśli wy będziecie to robić, jeśli wysuniecie sobie tą deskę, tnijcie ją od razu, jak ten klej jest jeszcze w miarę świeży, tak. Bo u nas, w naszym przypadku, to zdążyło sobie podeschnąć i to jest przykład na to, że to cholerstwo naprawdę mocno trzyma, tak więc my zerwaliśmy tą wierzchnią okładzinę i teraz trzeba będzie ten klej niestety, ale wyskrobać pewnie jakimś multitoolem, ale oprócz tej jednej małej wpadki reszta prezentuje się naprawdę rewelacyjnie. Jeszcze wam wrzucę z szefową taką przebitkę wieczorem, jak już te kinkiety świecą, bo na razie teraz tego efektu nie widać. Natomiast widać to, że taras zmienił się nie do poznania i aż się łezka wokół kręci, że to jest już koniec sezonu, a na następny trzeba będzie czekać z 8 miesięcy, ale cierpliwość jest cnotą i damy radę. A tak dla przypomnienia, w poprzednim odcinku już wam mówiliśmy, że dla tych, którzy są zainteresowani zakupem, mamy minus 15% na wszystkie produkty na stronie Luxury Art. Na kod co dziś robimy, wszystko będzie w opisie. Tak więc jeśli jesteście ciekawi tego kodu, tego ile można zaoszczędzić, tak. Zapraszamy do opisu pod spodem filmu. To jest w tym odcinku wszystko. Dajcie znać, czy wam się podoba. Wam dziękujemy i piszcie oczywiście, czy tak. Nasza praca jest dla was satysfakcjonująca. Na razie. Piątka. I've been high. I've been high. I want